Monika Gering, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Co, gdzie, dzięki czemu. Po wizycie w Aleksandrowie czas na odwiedzenie kolejnego miasta z terenu naszego powiatu, gdzie realizowane są inwestycje, których środki pochodzą z funduszy zewnętrznych. I oto dzisiaj zawitaliśmy do Ozorkowa. Zapraszam na program. Obecnie znajdujemy się na terenie targowiska, w zasadzie ruin po starym targowisku. Możemy zobaczyć na przykładzie nawierzchni, jakim stanie było to targowisko. Będzie ono gruntownie przebudowane, zmodernizowane. Zapewnimy właściwe odwodnienie terenu. Tu największym problemem było właśnie robienie zakupów w czasie deszczu, kiedy woda stała praktycznie po kostki. Bardzo zły stan nawierzchni, a w chwili obecnej będziemy chcieli, żeby to nowoczesne targowisko na miarę XXI wieku z odwodnieniem. Jeden z problemów, który tutaj napotkaliśmy, to jest lokalizacja bezpośrednio przy rzece Bzurze. Wobec powyższego takie pierwsze prace, które tutaj będą poważne robione, to palowanie, dlatego żeby nowe obiekty nie osiadały, żeby miały właściwą strukturę, żeby zapewniały bezpieczeństwo kupującym. Zaczniemy od palowania. Warto dodać, że cała inwestycja kosztowała 2,5 miliona złotych. Dostaliśmy dotację unijną w wysokości 1 000 000 złotych. Reszta to są środki własne budżetu miasta Ozorków. Inwestycja potrwa do końca tego roku. Jeszcze w tym roku będziemy chcieli ją zamknąć i rozliczyć. Także czasu nie ma dużo, ale firma, która wygrała przetarg, jest bardzo sprawna i zapewnia, że bez problemów tą inwestycję w tym roku zakończy. Jesteśmy w dalszym ciągu w sąsiedztwie rynku. Widzimy tutaj nową drogę. Jest to ulica Praga. Jest to droga dojazdowa. Jedyna droga, która prowadzi na teren naszego targowiska. Ona została 1,5 roku temu zmodernizowana przy okazji przebudowy kanalizacji sanitarnej. Bardzo się z tego cieszę. Niemniej jeszcze jest tutaj sporo do zrobienia. Przede wszystkim chodniki. Będę chciał się z tym faktem również uporać. Sądzę, w tym roku nie da rady, ale podejrzewam, że w przyszłym roku zaczniemy prace, które już spowodują, że cała droga będzie wyglądać estetycznie, ładnie, łącznie z nowoczesnym, zmodernizowanym chodnikiem. Będzie to spory wydatek. Pomyślę o tym, żeby odpowiednią kwotę zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie. Znajdujemy się w tej chwili przy ulicy Prostej. Jest to dosyć istotna droga, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego miasta. Mieści się tutaj gminna spółdzielnia, która jest jednym z większych pracodawców, a ponadto funkcjonuje tutaj kilka lokalnych małych przedsiębiorstw. I stan techniczny drogi jeszcze do niedawna był fatalny. Tutaj porozumieliśmy się i z powiatem, i z przedsiębiorcami. Wspólnie zrealizowaliśmy przebudowę tej drogi gruntowną, łącznie z wymianą krawężników, położeniem nowej nawierzchni. Cała inwestycja kosztowała nas 250 tysięcy, około połowę dołożyło tutaj miasto do tej inwestycji. I tak jak w przypadku Pragi, jeszcze jest mankament pod tytułem chodniki, ale z tym problemem również będziemy chcieli się zmierzyć i uporać. Jestem po wstępnych rozmowach z prezesem gminnej spółdzielni. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku nawierzchni, również uda nam się porozumieć i wymienimy tutaj również chodniki. We'll be right back.
Chciałbym pokazać Państwu trzy ulice na terenie naszego miasta, które wyglądają właśnie w taki sposób, czyli są rozkopane, a ma to związek z przebudową, modernizacją kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta. Jest to potężna inwestycja, łącznie wartość przekracza 15 milionów złotych. Inwestycja dotowana z funduszy Unii Europejskiej. W tym roku będziemy kończyli całość prac związanych z tą przebudową. Niemniej myślimy już o tym, żeby pozyskać dodatkowe środki, tak żeby w przeciągu kilku lat całe miasto było w 100% skanalizowane. Warto zaznaczyć, że wszystkie inwestycje, które realizuje miasto, szczególnie w tym roku, będą dokonywane bez zaciągania jakichkolwiek kredytów czy pożyczek. W tym roku planujemy, że 1/10 budżetu naszego miasta będzie przeznaczona na inwestycje. Uważamy, że jest to dobry sposób na to, żeby walczyć z kryzysem, a z drugiej strony poprawić wskaźniki, jeżeli chodzi o budżet naszego miasta. Bardzo ważne, żebyśmy osiągnęli nadwyżkę finansową w roku przyszłym i w tym celu minimalizujemy wydatki bieżące, a właśnie kładziemy nacisk na to, żeby jak najwięcej inwestycji było realizowanych. Za 2 tygodnie zapraszam. Zobaczycie Państwo, jak wyglądają nasze placówki po pracach termomodernizacyjnych. Te prace również były wykonywane z wykorzystaniem funduszy unijnych.